spłyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony i mam ci to jest, czyli Grzechu 40, mam zaszczyt zaprezentować kolejny, miejmy nadzieję, całkiem ciekawy i dobry, jakże przyjemny w nagrywaniu oraz odbiorze materiał serii Zagrajmy w Battlefield 5, gdzie z tego co pamiętacie sterujemy obecnie grupą komandosów Baby Squad pod przewodnictwem agenta 007 Pielucha, który z tego co pamiętacie wykurzył, wybił, wymordował 500 Niemców, a następnie sam jeden w pojedynkę odbił całe zakłady chemiczne zlokalizowane w Skandynawii, które były priorytetowe dla III Rzeszy. Teraz z kolei odbiliśmy swoją matkę i uratowaliśmy ją od jarzma samego nazizmu. Rzecz jasna, drwię sobie i to drwię sobie, myślę, zasłużenie, dlatego że fabuła tego tytułu jest po prostu idiotyczna. Nie dość, że twórcy gry starali się budować taką patetyczność akcji na siłę, bo widać, że to wszystko jest takie wymuszone, to jeszcze w dodatku bawią się w kreowanie własnej historii, bo z II wojną światową ma to niewiele wspólnego. Tak jak mówiłem, nie żadne dzieci odbijały te zakłady przemysłowe, ale komandosi wyspecjalizowani, którzy stanowili, można powiedzieć, takie siły elit samego ruchu oporu skandynawskiego, a i przy okazji rzecz jasna komandosi brytyjscy. No tutaj mamy jedną dziewczynkę, która wymordowała 500 Niemców. Ja bym to nawet przełknął, gdyby historycznie to była prawda, gdyby historycznie w tych oddziałach również znajdowało się dziecko, ale wiemy, że nic tym podobnego nie miało miejsca. Jeżeli twórcy gry chcieli na siłę budować tego typu emocje, jeżeli chcieli rzeczywiście pokazać dzieci, które biorą aktywny udział w konflikcie drugowojennym i no chcieliby się odnieść do historii, która była prawdziwa, a nie wymyślać czegoś na nowo, no to czemu nie pokazali Polski? Czemu nie pokazali Powstania Warszawskiego? Gdzie naprawdę dzieci brały za karabin i po prostu walczyły jak normalny żołnierz? Gdzie naprawdę dzieci miały stopnie wojskowe? Gdzie dzieci walczyły ramię w ramię z dorosłymi? To by była naprawdę patetyczność. To by rzeczywiście był pompatyzm, podniosłość chwili. Tam można by było naprawdę wykrować grę, która byłaby no, takim wyciskaczem łez. I to wyciskaczem łez nie na przymus, nie wymuszonym, tylko prawdziwym, bo tak po prostu było. Mimo wszystko twórcy gier wolą, no wolą odnosić się do realiów, które sami wymyślili, które się nigdy nie wydarzyły. No. Jestem zły. No ale dobra. Tak. Nie mogę biegać. To nie jest kwestia tego, że ja się tego pierdaczam. Po prostu główni protagoniści wyszli z założenia, że roztropnie teraz będzie się przyglądać otoczeniu i nie biec. Rozumiem, rozumiem. Oj, będę się czepiał. Oj, będę się czepiał i to w 100% zasłużenie. Naprawdę. Biegnę do ciebie, mamusiu. Zaraz zabijemy tych wszystkich Niemców. Jakie to jest głupie. No nie, nie mogę tego przeboleć. Mogłeś? A, każesz córce mordować teraz dziesiątki Niemców, tak? Bo ona sobie z tym poradzi, jak nie masz. Rozumiem. To znaczy nie rozumiem, ale niech będzie, że rozumiem. No to się dowiedz, kurde lebele. Chodźcie tutaj, plugawe syny. Wow. O, przyszli skądinąd, to się nie spodziewałem. Nawet poczułem dreszczyk emocji. Dobra. Okej, okay, ile miałem ponarzekać, tyle ponarzekałem. Zwróciłem uwagę na pewne idiotyzmy. Teraz postaram się znowu wczuć w gameplay i nim cieszyć, tak więc... Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Dwururka, to jest zawsze klimatyczna spluwa. Być może nie do końca użyteczna, ale jakże klimatyczna. Pani matko, spieszaj no się pani. Bo tu Niemcy mnie chcą zabić, rozumiesz? A
tak abstrahując, gdzie ci Niemcy, co chcą mnie zabić? Halo, chodźcie tu, zabijcie mnie. Ja chcę poszczeloć. O, znalazła. No, pani matko, to idziemy, tak? Nikogo tam nie ma, wszystkich zabiłam. A, znowu nie mogę biegać. Dobrze, dobrze, rozumiem. Poruszam się z tą samą prędkością, jakbym szedł, tylko tak rytmicznie podskakuje, dziwne. No dobrze. Zatem idziemy dalej. Oczywiście o ciekawostkach dalej będę prawił, nie myślę, że będzie inaczej. Ale myślę, że to jest również jakaś końcówka tej misji, więc prawdopodobnie niebawem będą miały miejsce jakieś dialogi czy coś w ten deseń, więc... My musimy sabotować całe anlegę. Dlaczego to jest? To nie jest nasz ansvar, musimy komu się ut. Du skjønner jeg fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Tak jest, pani matko, się robi, tylko ja nie wiem jak stąd wyjść. To będzie dosyć spory problem, dlatego że ja nie mam żadnego pojęcia jak tutaj wszedłem. O! Ty, dobre to! Okej, okay, patrzę na wskaźnik, gdzie te podstacje mogą być, nie mam żadnego pojęcia. A, twórcy gry mi je oznaczyli, no dobra. W takim razie nie będę musiał szukać. No to teraz jestem sam, to myślę, że jeszcze mogę o ciekawostkach troszeczkę popierdaczyć. Podoba mi się to, że jest zamieć. Nie podoba mi się to, że ta zamieć w ogóle nie okroiła mojego zasięgu widzenia, bo widzę na taki dystans jak przedtem, więc to jest troszeczkę z dupy. Ale sama konwencja zamieci bardzo mocno mi się podoba. Oba, ha, ha, ha. Dobra, śmiertelny poszczał w kolano! Double kolano! No dobrze, nożyki są na tyle śmiertelne jak w Metro 2033, co akurat mnie cieszy, bo ciężko by czasami było utrafić akurat w głowę, a nóż nierzucony w głowę, no to raczej by nie zabił, nie? Bo nawet jakby rzucił w klatkę piersiową, to jest tylko nóż, więc potem jeszcze można spokojnie krzyknąć, zanim człowiek wyzionie ducha. Od noża człowiek nie pada tak jak od broni palnej w sekundę, co nieco tak. Czyli to mam rozpierdupcyć, tak? No robi się. Wow, jak dupnęło! O mnie matka nie uprzedziła, że nie mogą ręce eksplodować, szkoda. Takie trochę hamowate z jej strony. Ej, córciu, a wiesz co, tylko uważaj jak tą wajchę przestawisz, bo to potem pierdutnie i ci może ręce urwać. Liczyłbym raczej na tego typu maczyno-opiekuńczość, ale no chyba się nie doczekałem. Niestety, może jestem wyrodną córką, nie wiem. Dobra, no i kontynuując w takim razie moją dozę co odcinkowych ciekawostek. Jestem śmiercią w ciebie. Córka szatana, mojego pana! Nie do końca... Nie do końca jestem pewien, czy człowiek, który się pali, wydawałby takie dźwięki, ale dobra, być może się nigdy nie paliłem, to też nie wiem, nie? No. Co ja w ogóle zrobiłem? What? Wiem, narty? Okej, nie do końca chyba o to mi chodziło. Ja chciałem przeładować. Goddammit, czemu ja narty wyciągam? Ja chcę przeładować, reload! Goddammit. No! Misklik był. Ale to pod klawiszem ty mam narty, to też dobrze wiedzieć. Przydałby się grenade na takiego szczumbaga. No ale dobra. To mi się nigdy w tych Battlefieldach... Ooo! Nie podobało, że... Niektórzy są tacy wytrzymali. Wręcz jak nie ludzie. Może to są naziści, może to jest rasa aryjska, super wytrzymała. Może tak być. Ktoś tu do mnie napierdaczał z bazujki, nawet go chyba widzę. Granaty Wachsznela. Czekaj, o. Ktoś tam jeszcze jest. Z tych germańców, samozwańców, wie no kto i gdzie. Ktoś do mnie dupnął granatem, ale nie wiem skąd. No to dobra, no co, schodzimy na dół. Czy ja to mogę rozwalić granatnikiem po prostu? Znaczy... Panzerfaustem, Panzerschreckiem, Panzerpanzer, Roger. Nie. Co ciekawe, to trzeba rozwalić poprzez dupnięcie wajchą. No dobra, to akurat rozumiem. Twórcy gry mieli takie założenie, to czemuż by miało być inaczej? Tego bym się specjalnie nie czepiał. Jak zniszczyć w taki sposób, to niewinny, prawda? Oni rozkazują, ja mam wykonywać. Natomiast...
Chyba więcej Niemców tutaj nie ma. Uważaj, Binwelt, czy jak się tam nazywasz, bo ci może łapy znowu urwać. Uciekamy, matko bosko kochano! Trzymam wszystkie palce? Nie. Tu jest Niemiec. A nie, to tylko... To tylko nie swastyka. Udaj się na spotkanie przy moście. Aha, czyli dobra, dobra, da się zrobić. Tylko jeszcze muszę wykminić dobrą trasę. No i ludziska, pozwólcie, że dalej będę pierdaczył o ciekawostkach. Czy ty byś mi coś dał? A w sumie może być. Dalej... Nie może być, bo do tego nie mam amunicji. Dalej będę pierdaczył o ciekawostkach. Mówiłem wam o tym, jak Niemcy próbowali pozyskać broń atomową. Prawda jest taka, że Niemcy... No w znacznej mierze rzeczywiście zdawali sobie z tego sprawę, do czego zmierzają i o co w tym wszystkim chodzi. Tak usilnie nie próbowali pozyskać broni atomowej tylko i wyłącznie dlatego, że chcieli sprawdzić, co to będzie, tylko właśnie dlatego, że już wiedzieli, co to będzie. No, dobrym przykładem na potwierdzenie tych słów jest choćby wypowiedź no, przywódcy grupy naukowej Otto Hahna, który sam po II wojnie światowej oznajmił, że niemieccy naukowcy wiedzieli po prostu, z czym igrają, z jakimi siłami i że wielu z nich miało potężne rozterki moralne. Czy w ogóle dalej pracować dla nazistów? Oczywiście naziści specjalnie wielkiej woli wyboru im nie pozostawiali. Oni po prostu ich zmuszali do współpracy. Niemniej jednak, no zawsze powiedzmy sobie szczerze, jakoś można było tego typu współpracę naginać. Grupa nauk... O! Gościu się teleportował, nie żeby coś, ale to tak trochę siła teleportu. No rozumiem ogólnie, no nie żebym nie rozumiał, tylko że no trochę tak słabo w II wojnie. Chyba, nie wiem. Czy Niemcy mieli teleporty, czy nie? O, już dosyć mocno lecę z koksem. W tym oczernianiu tytułu, więc może się troszeczkę powstrzymam. Może teraz MP40, to jest taka spluwa dosyć fajna, klimatyczna bym powiedział, bardzo kojarząca się z II wojną, więc czemuż by nie. Przejdziemy górą, myślę, dlatego że lasem powinno być łatwiej się przekraść pomiędzy tymi pozycjami niemieckimi. No i kontynuując, sam Otto Hahn powiedział, że miał myśli samobójcze i zastanawiał się, czy nie skończyć ze swoim życiem, nie niszcząc tym samym wszystkich ich dotychczasowych odkryć i badań, dlatego że zdawał sobie sprawę z tego, do czego potem broń, nad którą pracowali, zostanie użyta i wielu naukowców miało bardzo potężne rozterki moralne w związku z tym. Inna kwestia jest taka, że po dziś dzień wielu historyków zastanawia się... Ktoś mnie widzi? A jest tam Niemiec, tak. Bardzo wielu historyków zastanawia się nad tą kwestią, czy w momencie, kiedy te sztaby naukowo-badawcze III Rzeszy opracowały obliczenia, według których no, wynikało z tych obliczeń, że do budowy bomby atomowej konieczny będzie właśnie tlenek deuteru, czyli tak zwana ciężka woda, w miejsce samego grafitu, bo na początku zakładano, że grafit również być może wystarczy do budowy bomby atomowej, ale potem no, z obliczeń wyniknęło, a dokładniej precyzując z obliczenia jednego konkretnego naukowca, jakim był Walter Botte z Heidelbergu, z obliczeń owego człowieka wyniknęło, że no nie, grafit się nie nada, że będzie potrzeba tutaj czegoś innego, że trzeba będzie zaimplementować coś bardziej rzadko spotykanego, bardziej deficytowego niż sam grafit na poczet budowy bomby atomowej. Tak też się stało. Niemcy doszli do wniosku, że trzeba będzie zaimplementować w tym przypadku ciężką wodę. Ciężką wodę, która była potwornie mocno właśnie deficytowym dobrem i bardzo ciężko było ją zyskać, bardzo ciężko było ją przechować, bardzo ciężko było ją posiadać. Właśnie ze względu na to, że była to tak naprawdę struktura, no pierwiastek chemiczny, który tak naprawdę był wykorzystywany. On nie występował powszechnie w naturze tak jak grafit. Złoża grafitu po prostu są normalną kopaliną. One się zdarzają czasami. To jest taki węgiel, który występował na bardzo płytkich głębokościach, na skutek czego się nie przetworzył stuprocentowo w klasyczny węgiel, tylko pozostał w formie grafitu. Dokładnie tego samego grafitu, który dzisiaj jest stosowany na przykład w ołówkach. Prawda? To jest dokładnie ten sam grafit. Grafit występuje powszechnie, grafit występuje bardzo często, w wielu miejscach, więc nic nie widzę. O, zamieć się. Aha, nie, teraz już znowu widzę. A bo to, dobra, to granat dymny był, dlatego nic nie widziałem. A tak się lubię czasem namieszać. I oglądać eksplozje też bardzo lubię. Eksplozje zawsze ładne są. Grafit bardzo często występował, był bardzo powszechny, więc Niemcy nie mieliby żadnych problemów z jego pozyskaniem, podczas gdy
No, ciężka woda była deficytowa i Niemcy mieli potężne problemy z jej pozyskaniem i po dziś dzień historycy zachodzą w głowę, czy obliczenia samego Waltera Botha tak naprawdę były przypadkiem, czy on rzeczywiście obliczył, że no nie dałoby się grafitu zastosować, czy być może były zamyślnym działaniem. Być może on sam zdawał sobie z tego sprawę, co Niemcy potem zrobią z jego obliczeniami, co z tego będzie wynikało i dlatego też naumyślnie zbojkotował, można powiedzieć, zanegował te prace, naumyślnie, szukam słowa, jest takie słowo, sabotował, właśnie to chciałem powiedzieć, sabotował te prace, obliczając to naumyślnie w zły sposób, tak żeby wyszło, że Niemcy potrzebują czegoś bardzo, bardzo mocno zdawkowego, czego nie będą w stanie uzyskać, efektem czego ergo nie będą w stanie wybudować broni jądrowej. To jest fajna spluwa z wyglądu, ale słaba z damage'u. Idziemy zatem dalej. Co no, ominę chyba tej placówki, przejdę pod mostem, bo wydaje mi się, że tu też taka droga była. No właśnie. Coś ciekawego? Ło, pistolet! O kurde, pistolet z tłumikiem. No to jakby, ja bym wiedział, że on tutaj był. Aha, czekaj, bo myśmy się mieli przy moście spotkać, zapomniałem. Czyli co, na most mam wejść, tak? Tak. To by nie jest zimno, laska, nie ubrałabyś się trochę? Czyli nas złapali. Och kommandon! Solveig! Det är kommando. Det är dotter mi. Meine Tochter! Lastbilarna. Inte en droppe. Förstår du? Muszę znowu skomentować to, co tutaj zobaczyłem, no bo w końcu od tego jestem. Jestem narratorem tytułów, które przechodzę, więc pozwólcie, że właśnie to zrobię. Pomijając ten fakt, że ta babka miała 95%, dostarcz torby do skrytki, miała 95% szans na to, że zabije swoją córkę, zrzucając ją z tego typu mostu. No przecież tu są takie głazy, mogła mi złamać kręgosłup i to z łatwością, więc to takie troszeczkę... No dobra, powiedzmy, że tego nie skomentuję, ale tak jak mówiłem, miała 95% szans na to, że mnie zabije w ten sposób. Pomijając ten fakt, to co tam w ogóle się stało na tym moście? Co? Niemcy nas gonili przez tyle czasu, myśmy zabili ich 500, zbojkotowali ich, sabotowali ich wielki projekt, tak naprawdę zniszczyli zakłady chemiczne, które były im potrzebne, a oni jak nas na końcu złapali, to powiedzieli: stop! Koniec przemocy! Nie! To jest this is madness! This is Sparta! To tak nie może być! Nie możemy tak źle działać! Jesteśmy ludźmi! Zrozummy się wszyscy! Bo z tego co wiemy, Niemcy ogólnie no słynęli z tego, że byli bardzo miłosierni w okresie II wojny światowej i w tamtych czasach ogólnie strasznie często się litowali nad swoimi jeńcami wojennymi, prawda? Jest to sarkazm wielkości nawet nie słonia, powiedziałbym bardziej wieloryba. Ale ta gra zaczyna mnie coraz mocniej wkurzać. Ja już naprawdę w ogóle się nie dziwię tym negatywnym ocenom, które sobie przysposobiła. Bo to jest idiotyzm. To, co my tutaj obserwujemy, to jest po prostu... No to this is madness, tak? To jest po prostu szaleństwo. Co ty miałeś?
Ja se to wezmę, wiesz. Szczylba zawsze fajna sprawa. Szczylba klimatyczna broń, zwykłem to zawsze powtarzać. Czyli to jest akurat fajna mechanika, za to muszę tytuł pochwalić. Będziemy się ogrzewać przy ogniskach prawdopodobnie, to mi się podoba. To jest fajny pomysł, coś nowego. Do tej pory jeszcze w strzelankach czegoś tym podobnego nie widziałem, więc to jestem gotów pochwalić. Tam jest światło, więc pewnie teraz mam iść tam. No to idziemy. No. Tak więc scena na moście, absolutne kuriozum, groteska, debilizm. No aberracja względem całego konfliktu drugowojennego, gdzie wiemy jak Niemcy się zachowywali, wiemy jak byli bestialscy, wiemy jak z wielkim umiłowaniem dawali przyzwolenie na tortury, na obozy koncentracyjne, na niszczenie ludzi od podstaw, po prostu niszczenie, to już nawet nie można było tego nazwać zabijaniem. A tutaj nagle miłosierni Niemcy w tytule, prawda? No ale dobra. Dalej. Aha. Aha! Aha! Nie, no spoko. Trzy noże się od jego klatki piersiowej odbiły, to jest tak zwana pancerna klata. Spoko. Ale tak jak mówiłem, jeżeli tytuł mam za coś pochwalić, podoba mi się mechanika ogrzewania się przy ogniskach. To jest fajny pomysł. To se wezmę. Teraz domyślam się, że mam iść tam, bo znowu jest oświetlone. Nie wiem, czy tamci panowie to słyszeli. Być może nie. Znowu się idę ogrzać. No, tak czy inaczej, kontynuując ciekawostki, ogólnie było tak, że no Niemcy dążyli do uzyskania tej bomby atomowej i wielu naukowców, wielu historyków uważa, że ta pomyłka, z której wynikało, że tak naprawdę no, będzie potrzebna ta ciężka woda, nie była pomyłką, że to nie była kwestia błędnego obliczenia samego Waltera Bothe, ale bardziej zamierzonego działania, które miało na celu zniszczyć Niemców w tej wojnie, bo powiedzmy sobie szczerze, być może no nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale zaręczam, że tak właśnie było, że te jego błędne obliczenia spowodowały w efekcie, że program rozwoju tych bomb atomowych niemieckich opóźnił się o ponad 2 lata. Tylko i wyłącznie ten jeden człowiek spowodował, że program niemiecki opóźnił się aż o 2 lata. Gdyby Niemcy zyskali broń atomową 2 lata szybciej, 2 lata wcześniej, no to myślę, że mogliby wygrać II wojnę światową. Wy zresztą też często zadawaliście mi tym podobne pytania w komentarzach pod moimi materiałami na moim kanale. Ej, no Grzechu, jak myślisz, czy byłoby to możliwe? Czy II wojna światowa mogła się akurat tak potoczyć, akurat tak te wszystkie wydarzenia mogły się wydarzyć, że Niemcy by wygrali, że historia potoczyłaby się po prostu zupełnie inaczej, tak? Że II wojna światowa miałaby zupełnie innych zwycięzców? Ja odpowiadam jak najbardziej tak. Było to bardzo możliwe. Niemcy mogli wygrać, po prostu mieli troszeczkę pecha. Gdyby nie ten pech, po prostu by wygrali. A punkt obserwacyjny, skorzystaj z punktów obserwacyjnych. No dobra, spoko. A doskonałym przykładem i potwierdzeniem tych słów jest właśnie to, że przecież gdyby... Ojoj, dobra, to cofaj do ogniska, bo tutaj ogniska nie ma, a ja zaraz zamarznę, widzę po ekranie, że zamarzam. Ojejejeje, chyba zaraz zamarznę. Nie zdołam dobiec. Panie! No kurde, zaraz przy ogniu. Ale to mi się podoba, to jest super. Miej ekstra pomysł z zamarzaniem. Tutaj szapobam, czapki z głów, przyklaskuję. Tak mi się podoba, do tej pory jeszcze tego w żadnej strzelance nie było. No, bardzo fajny pomysł, naprawdę. Jest fajna mechanika. Że wiecie, tak od ogniska do ogniska. Super. Działdy herbatki, wasze zdrowie. No i powiedzmy sobie szczerze, gdzie mnie to cofnęło w ogóle? Czekaj, gdzie ja jestem? Where am I? O. Czyli to ognisko będzie przede mną, tak? Chyba tak. Nie no, tutaj jest to... To jest jakiś motocykl w ogóle. Zobaczmy. Tu mnie chyba nie było. Karabin już mam, czyli tam byłem. Z motocyklem mogę cokolwiek zrobić? Nie. A ognisko zgasło? What? O kurde. Czy mogę się ogrzać w tym? Chyba nie. Za mała to jest ciepłota od takiego reflektorka. No to trochę słabo. Niewykluczone, że jeszcze raz zginę przez zamarznięcie, bo nie orientuję się gdzie ja je... A, tu jestem. No to... To ognisko mi zgasło ostatnie. To jak ja mam teraz nie zamarznąć, skoro nie mam ogniska jednego? No może być ciężko.
Naprawdę może być ciężko. Muszę się szybko gdzieś ogrzać. Nie tak to miało wyglądać! Dobra, znowu chyba zdupcyłem. Z piętra siłem, z pierdu dupcyłem. Infantry! Jezu Chryste, znowu zaraz zamarznę, no. Kurde, zamarzłem. Nie wiem, gdzie mam się ogrzać, bo ostatnie ognisko mi zgasło. I to jest problem. Bo ja dobrnąłem do tego ogniska, przy którym ostatnio się bawiłem, tylko że ono jest, no, wygasłe. I teraz pytanie, co ja mam zrobić, żeby to ognisko na nowo rozpalić? Gdzie mam się teraz ogrzać? Bo żadnego innego ogniska w okolicy to ja po prostu nie widzę. Ale dobra, spróbujemy jeszcze raz. Być może teraz szybciej zdobędę tą miejscówkę na wzgórzu i być może się porozglądam po okolicy. Może tutaj gdzieś jakieś ognisko się pojawi. Zobaczymy. Oj! Uh-oh. Tu są lampy, no ale lampy to mi ciepłoty nie dadzą. Ja muszę się mieć gdzie ogrzać. Tu się nie ogrzeje, nie ma gdzie. Chyba że od pracy tych samych generatorów się jakoś ogrzeje, no nie wiem. Chyba nie, chyba tak to nie działa. A może? Dobra, idę dalej gdzieś, nie wiem gdzie. Tam widzę światło. Może będą ogniska. Dziwne i troszeczkę nielogiczne jest dla mnie to, czemu ta kobiecina nie przebierze się w mundury Niemców, których tak naprawdę morduje, no bo przecież, no wręcz się o to proszą. Ale może tylko ja dostrzegam tym podobną nieprawidłowość. Widzę również, że zaraz zamarznę, ekran zaczyna mi się rozmywać. Dobra, mamy ognisko, nie jest źle. Kolejny punkt kontrolny. Ale to jest fajne, to mi się naprawdę, ta mechanika strasznie mi się podoba, przypada mi do gustu, więc... Nie taki Battlefield zły, jak go niektórzy malują, ma też pewne zalety. Dobra, reload. A to ma tylko w magazynku 20 pestek. To ja się nie dziwię, czemu tak często musiałem przeładowywać. Idziemy zatem dalej. Nie jest źle. No, powiedzmy sobie szczerze, że Japończycy przegrali II wojnę światową w znacznej mierze przez to, że zrzucono na ich głowy dwie bomby atomowe. Dwie bomby atomowe wystarczyły do permanentnej kapitulacji owego kraju. Gdyby Niemcy zaczęli dwa lata wcześniej produkować masowo broń jądrową i masowo zrzucać ją na głowy swoich przeciwników, no to gdzie by mogli przegrać II wojnę światową? No powiedzmy sobie szczerze, jak oni by mogli ją przegrać fizycznie? Oni by ją po prostu wygrali. Wyobraźcie sobie rzeczywistość, w której Niemcy produkują broń jądrową na zmasowaną skalę. Dziesiątkami zrzucają ją na Armię Czerwoną, dziesiątkami zrzucają ją na wojska aliantów. Przecież wojna byłaby wygrana. I to w parę miesięcy praktycznie, nawet zakładając, że nie w parę miesięcy, no to i tak, z całym szacunkiem, wojna byłaby wygrana. Uuu, to jest... Ooo, CKM-ik. To jest ciekawe. To może być fajna broń, naprawdę. To weźmiemy tak, w zamian za dubeltubę wezmę to. Bo to też jest coś bardzo fajnego, mi się podoba. Jeszcze się ogrzejemy i pójdziemy zaraz dalej. No. Tak więc ja osobiście uważam, że no chociaż historia no wydaje się być wykreowana w taki sposób, że no wszyscy przedstawiają nam tych Niemców jako jednostki, które rzuciły się z motyką na słońce i nie miały żadnych szans na zwycięstwo, to tak naprawdę nie było takie oczywiste. A powiedzmy sobie szczerze, że ta historia, którą obecnie widzimy, to jest historia przekazywana nam przez zwycięzców i zawsze prerogatywą zwycięzców jest to, że można obśmiać przegranych i przedstawić ich w negatywnym świetle. Tak przedstawiono na kartach historii samych Niemców, ale Niemcy mogli wygrać, jak najbardziej mogli wygrać, to nie było nie do pomyślenia, żeby zwyciężyli konflikt drugowojenny. Okej, mam nadzieję, że nie zamarznę znowu. Bo słabo to wygląda. Bierte kłole! Matki dziabne, wasze zdrowie! Ło, no to jak do wody się dostałem, to już jest trup stuprocentowy. Fizycznie już bym tego nie przetrwał. Wymrożenie organizmu w takich warunkach pogodowych, jakbym wyszedł z tej wody... Bym zamarzł, fizycznie. Ale całe szczęście, agent 007 Pielucha
Myślę, podołam. Jeżeli nie znalazłbym w ciągu 30 najbliższych sekund jakiegoś ogniska i się przy nim nie ogrzał i nie rozebrał, no to bym zamarzł. Jako człowiek w takich warunkach. Nie byłoby na to szans. Słuchaj. Mama. Mama! Jag gjorde detta för dig. Jag måste dra. För din säkerhet. Mamma. Inte gå. No, znowu takie lekkie budowanie emocji na siłę. Moim subiektywnym zdaniem. Coś tam, jakieś światło widzę. No ale ogólnie zgubiłem te notatki, które miałem wykraść, więc trochę słabo. Tak się ta kampania zakończy? No, jeżeli tak, to muszę przyznać zakończenie dosyć takie jednak chwytające za serce, że umarła. Cię tego nie spodziewałem. Aha, no i słusznie, jak się okazało. Ta dziewczyna by już dawno temu zamarzła, nie miałaby szans na przeżycie, powiedzmy sobie szczerze. No gdzie? Jak tutaj, no minimum minus 20 jest w okolicy. A ta jeszcze do wody wpadła. Dzień dobry! Dzień dobry! Wow! To musiało boleć. Tak o kant stołu. Wiem, że narzekam, ale po raz kolejny scena dla mnie nierealistyczna. No gdzie dorosły facet dałby się pokonać w walce wręcz jakiejś małej dziewczynce, która w dodatku jest wymrożona i nie ma sił, no. Dorosły facet, który no... No z całym szacunkiem do wojujących dzieci, no ale dorosły facet, który jest jeszcze żołnierzem, jest znacznie silniejszy od statystycznego dziecka, no sorry Wery. A, bo ja to podniosłem, dobra, zapomniałem o tym. Czyli mam te notatki. Może go dobij tak dla pewności? Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lager. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Wow. De sender informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Powiem tak, widoki piękne, tego się spodziewałem zasiadając do Battlefielda 5, już Battlefield 1 miał naprawdę takie pejzaże, że zapierały dech w piersiach i to się spisało, widoki są przepiękne.
Natomiast cała reszta to tak. Po pierwsze muszę przyznać, że jestem rozczarowany tym, że znowu to jest kolejna misja, której mechanika jest identyczna do większości dotychczasowych. Czyli znowu mam otwartą mapę, znowu mam trzy punkty, które po prostu muszę przejąć, wymordować wszystkich i iść dalej. Troszeczkę to zaczyna być monochromatyczne, dlatego że robię to już któryś raz z rzędu. Te misje nie są zróżnicowane, tak jak to miało miejsce w przypadku Battlefielda 1, tylko robię w koło Macieju to samo. Inna kwestia jest taka, że czuję potężny niedosyt, bo osobiście uważam, że ta fabuła naprawdę miała w sobie coś. Naprawdę można było z tego fajną grę stworzyć, chwytającą za serce. Grę, która ma fajną fabułę, która naprawdę jest odkrywcza, prezentuje coś innego niż wszystkie dotychczasowe strzelaniny z okresu II wojny światowej. Gdyby tylko rzeczywiście to zrealizować w sposób realistyczny. To znaczy, w miejsce tej jednej super, hiper, duper, uber, soldaten, dziewczyny, agenta 007 Pielucha, dać prawdziwą grupę komandosów norwesko-brytyjskich, tak jak to miało miejsce w przypadku prawdziwej historii. Gdyby to było realizowane poprzez działania tej grupy, to ja bym powiedział, kurde, to naprawdę fajny pomysł był. I naprawdę, i nawet sama taka scenka, no to było takie podniosłe, aż dreszcze zaczęłyby mnie przechodzić po plecach, gdyby nie to, że obserwuję zmyśloną historię jakiegoś super dziecka. No to jest idiotyczne. Gdyby nie ten jeden detal, no to naprawdę by z tego wyszło coś fajnego. Natomiast jeżeli chodzi o dokończenie wątków z bombą, bo już będę kończył, widzę, nagrywam 36 minut, tylko dokończę zdanie. Bo też nie każdy człowiek mógłby się ze mną zgodzić, że Niemcy mieli możliwość zwyciężenia II wojny światowej, ale powiedzcie stuprocentowo obiektywnie, gdyby Niemcy rzeczywiście dowiedzieli się, że grafit wystarczy do wykreowania broni jądrowej i tak jak uważają współcześni naukowcy, uzyskali w okresie II wojny światowej broń jądrową 2 lata wcześniej, a i tak uważa się, że w przededniu zakończenia II wojny światowej już ją mieli, więc gdyby 2 lata wcześniej ją zyskali, no to wyobraźcie sobie to, jakby wyglądała wojna. To by była kompletna dysproporcja z perspektywy, spostrzegania jakichkolwiek sił na froncie, tak? Gdzie były hamowane największe wojska niemieckie? No gdzie? Leningrad, Stalingrad. Ci ludzie tam się prali praktycznie latami, nie przesuwając linii frontu ani o milimetr. A tak? Gdyby mieli bombę atomową, jedną konkretną bombę, plum, nie ma Leningradu, plum, nie ma Stalingradu, nie ma w ogóle tych miast, żadnych ich obrońców. Cała ta aglomeracja, megastruktura zmieciona z powierzchni Ziemi w sekundę, bez żadnej walki, bez żadnego wykrwawiania się, bez poświęcania zasobów, ropy naftowej, amunicji, pocisków, czy na przykład czasu, albo naszego zasobu ludzkiego. Stalingrad zmieciony z powierzchni Ziemi w sekundę. I armia niemiecka, która zamiast oblegać go przez nie wiadomo ile miesięcy i wykrwawiać swój potencjał, idzie sobie dalej. A za swoimi plecami zostawia zgliszcze miasta. To by dawało wręcz nieograniczone możliwości. I myślę, że gdyby Niemcom rzeczywiście udało się tak wcześnie broń atomową uzyskać, a no, gdyby nie ta machlojka z grafitem, no to możemy być niemal pewni, żeby się udało, no to autentycznie II wojna światowa potoczyłaby się zupełnie inaczej, bo możliwości byłyby dwie. Zasadniczo powiedzmy trzy. Albo doszłoby do podpisania rozejmu i na jakiś czas po prostu Niemcy, kiedy by się skupili na Sowietach, odbiliby ten front wschodni, operacja Barbarossa by się ustabilizowała, z aliantami udałoby się podpisać chwilowy rozejm, no bo alianci, widząc jaką bronią dysponuje III Rzesza, nie chcieliby już tak inwazyjnie ingerować się w konflikt, dlatego też być może rozeszłoby się po kościach, a III Rzesza funkcjonowałaby po dziś dzień, byłaby potężnym tworem państwowym. Albo druga możliwość, Niemcy na skutek masowego użycia głowic atomowych doprowadziliby do zimy jądrowej i do definitywnego zniszczenia całej cywilizacji ludzkiej, nie byłoby dzisiaj nic. Albo trzecia możliwość, po prostu by wygrali wojnę i podbili cały świat. Bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby używali takich głowic w zmasowanej ilości, to nie byłoby żadnego kraju na świecie, który mógłby im się jakkolwiek przeciwstawić, a oni mogliby zyskać bombę atomową na wiele lat przed Amerykanami. Więc absolutnie nie mieliby żadnego wroga, prawda? Jest to ciekawe i myślę, że ludzie powinni nad tym kontemplować. Tak czy inaczej, na razie się z wami pożegnam. Na kolejnym materiale zmierzymy się z kolejną misją tej, można powiedzieć, kampanii typowo skandynawskiej. Miejmy nadzieję, że będzie ciekawie. Dzisiaj już zupełnie inne realia, dlatego że teoretycznie cały czas mroźna zima, ale zobaczcie, jakoś tak przyjemniej. Niebo niebieściutkie nad naszymi głowami, piękne pejzaże, wielka widoczność, nie ma już tych zamieci, nie ma nocy
więc będzie ociupinkę inaczej. A jak będzie, przekonamy się niebawem. Na razie z mojej strony to tyle. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości. Hej ludziska, cześć! Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcielibyście wesprzeć kanał, nie zapominajcie o Patronite. No na razie.